2, 3, 4! Cześć, Maja i Róża i Tata! Dzisiaj specjalnie dla Was pokażemy Wam filmik Różne typy nauczycieli. No to zaczynamy! A jak jeszcze nie daliście subka w górę, to dajcie, bo ten filmik jest szałowy. Subka i łapkę w górę, no to zaczynamy, pa! Nauczyciel łagodny. Dzień dobry! Dzień dobry, pani! Dzisiaj otwieramy... Na! Dzisiaj się uczymy eksplozji. Mogę otworzyć książeczki? Proszę na pani. Na stronę B. Na stronie B. Dobra. Wy jesteście bardzo mądrzy, bardzo się uczycie. Dobra. I jesteście bardzo kochani. Wiem, że mama was pochwali w domu. A teraz możemy się uczyć. Dobrze, jesteś naszą najlepszą nauczycielką. Strasznie cię lubimy. Proszę panią, bo ja nie wzięłam długopisa. O, to pożyczać. Dziękuję. Pani. Wszystko nam pożyczy, nie? Tak. Ale super, najlepsza nauczycielka. Ty też mogę coś pożyczyć. Masz też dla mnie, ma pani też dla mnie? Mogę ci pożyczyć te. Też dostanę, piąteczka. Jak ja lubię tą nauczycielkę, ona jest najfajniejsza, ale pani jest super. O, nie, ja mam znowu prąd. Zobacz, kiedy będzie prąd. Zadzwonię od elektryki. O, przyjedzą za 2 godziny. Dobra. Poczekam. O, przyszli! Za te 2 godziny nam naprawili to światło. W końcu. Dajmy pracę, Majusiu, do naszej ulubionej pani nauczycielki. Zobaczymy, jakie nam da oceny, nie? Wow, dostałem najlepszą ocenę! Dostałem najlepszą ocenę! Jak ja lubię tą nauczycielkę, a ty? Też dostaną się najlepszą ocenę? Ale ta wspomina tylko jest kuchona, ale mi ostrożnie, nie? Nauczyciel, który ma ulubione dziecko. Pani, na pewno pani mi da szóstkę. Mi się upiecze, nic nie zabrałam. Może się ta pani dzisiaj z mnie nie będzie czepiała. A ty masz wszystko, Róża? Nie. Ale to tobie się na pewno i tak upiecze, bo ta pani cię uwielbia. Dzień dobry. A ty to co, jak siedzisz krzywo? A Różyczka, no pięknie. No co dalej krzywo? A to jaka bluzka? Co ty? Co to znaczy? Masz bluzkę z WF-u? Masz? No. No to przebrać, już! Już! Bo ona się powiem wszystko o swojej mamie. Już! Różyczka, jaka piękna jest dziewczyna. Pewnie dlatego serduszko, że kochasz panią, co? No super z ciebie dziewczyna, no piękna. Czekamy! Dobra, to przebrałeś się. No to trochę lepiej już. Ale dalej tak brzydko. Nie podoba mi się. A co to, jakie pożyczanie kredy? O co mam tu chodzi? Nie masz? Zapomniałem, zapomniałem. Nie masz? O ty, Różyczko, cały pierniczek na super dzieciaczkę. A teraz sprawdzamy zadanie, już. A macie zadanie domowe? Chociaż? Ja nie. Ja też nie mam. Pa, Rafał, czu! Tu, a ty już pani zrobiło. No, z każdemu się zdarzy zapomnieć. A Rafał to już czu! Proszę bardzo. No szybko, szybko. Do odpowiedzi? Nie, zeszły. Pała z minusem. Jutro ma być tu podpis. Mam rodzice. Już. Dobrze, to teraz was się czymś zapytam. Chodź, Różyczko. Chodź.
ręce, zapytać. Ile człowiek ma w jednej ręce palców? Trzy. Trzy, no też są czasami tacy. Super, bardzo dobrze odpowiedziałaś. Szósteczka z plusikiem. A teraz ty! 450 razy 125! 56 250? Jak? Już to znaczy ty! Ja ci tu teraz dam! I jedynki będziesz miał na mnie! Jutro też z podpisem! Jedynka minus! Tu podpis! Dwa podpisy! I szybko! I lepiej, żeby były te podpisy, bo jak nie będzie, to cztery ci bały jeszcze. A ty? Róża? Różyczko, teraz zadzwonię do mamy, że jesteś taka grzeczna. Dobrze, twoja córeczka jest taka grzeczna, taka milutka i no, to twoje zadanie, ale to nic, każdemu się zdarzy. A teraz to będzie twoje. Halo, dzień dobry. Tak, twój syn Rafał nie zrobił zadania. Jeszcze mi odpowiedział na źle tabliczkę mnożenia. No, proszę pani, jak go pani wychowuje? I ma dwie jedynki. Jak nie będzie podpisane, to będzie cztery. Zły nauczyciel. Co to ma znaczyć? A gdzie dzień dobry dla nauczyciela? Jak nauczyciel wejdzie? Co to za maniery? Proszę mi tu inaczej się zachowywać. Dzień dobry. Dzieci, co to jest za zachowanie? Jak nauczyciel wchodzi, to się wstaje i mówię grzecznie dzień dobry, a wy cały czas siedzicie. Co to ma znaczyć? Zaraz was wyślę do dyrektora za takie zachowanie i za brak szacunku dla nauczyciela. Proszę mi grzecznie siedzieć i się mnie słuchać. Dobrze, ale jeszcze nie wyciągnęłam moich książki. No to na co czekasz? Szybko, książki wyciągaj, zeszyt, szybko, wszystko. Musicie być gotowe, przed lekcją. Lekcja się już zaczęła. Dzieci, jutro będzie sprawdzian z ułamków. Ale my nie umiemy ułamków. A co to znaczy nie umiecie ułamków? To co wy robicie w domu? No macie czas wolny, powinniście wziąć książkę z kolejnych klas i zacząć się uczyć różnych rzeczy. Co wy sobie myślicie, że będziecie tylko się uczyć na lekcjach? Ale my mamy jutro sprawdzian z fizyki. Słucham? Przecież mój przedmiot jest najważniejszy, matematyka jest najważniejsza, a nie jakaś fizyka. To idźcie sobie załatwcie z panią z fizyki, żeby wam przedstawiła jutrzejszy sprawdzian. Jutro jest sprawdzian z ułamków i koniec. Dzieci, ma być cisza. Piszę coś na komputerze. O! Co to jest? Kto tu ma telefon na lekcji? Przecież na lekcji nie wolno mieć telefonów. Ale to mama. A co mnie to interesuje? Proszę telefon tutaj. Już. Dajecie mi telefony tutaj. I proszę mi po lekcji przyjść z powrotem po te telefony. Już! Żadnych telefonów na lekcjach. Będzie uwaga do rodziców za branie telefonów na lekcje. Telefonu na lekcje nie bierzemy i koniec. Rodzice przyjdą po telefony, wam nie oddam. Za te telefony dostaniecie karę i będziecie musiały napisać 100 razy na tablicy nie biorę telefonu na lekcję. Nauczyciel wychowania fizycznego. Dzień dobry, ja jestem panią od góry. Dzisiaj ćwiczymy ćwiczenia. No to zaczynamy. A, jacyki robimy. Ręce. Rafał, nie dam się, bo ja wyprostuj się. Tak. Popa. I zamykam, patrz. Zamykam w górę, a w górę otwieram. Patrzcie. Zamykamy i otwieramy. Zamykamy i otwieramy. Zamykamy. Tarujemy rękami, jakbyśmy mieli w kosmosie. Nogi same pracują. Nogi same pracują.
wszyscy jędrówka. Nauczyciel muzyki. Dzień dobry! Będziemy się uczyć piosenki głowa, ramiona, kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Kolana, pięty. Kolana, pięty. Głowa, ramiona, kolana, pięty. Oczy, uszy, usta. Nos! Ej, patrz, patrz! Dodaj oczy, uszy, usta, nos! Dzieci, wiecie co, nie chce mi się nic, wiesz co, ja bym sobie tam. Chcecie jakąś gumę zrzucić? Tak, tak. A macie tutaj po gumie, weźcie sobie gumę, zrzućcie sobie, co też chcę. Dziękujemy. Później będziemy czarować. No, dzieci, jak chcecie, a rzuć tam papierek, nie przejmuj się. Jak chcecie, to możecie sobie wyciągnąć telefony. Możecie sobie w coś pograć albo poglądać YouTube'a, ale jakby weszła pani dyrektor, to szybko telefony chowamy i wyciągamy książkę, dobra? No ja się to tam coś popatrzcie. Patrz. Wiecie co, dzieciaczki? Chyba będę kupował. Jest taki nowy iPhone 14 Pro Max i chcę sobie go kupić, ale wiecie co? Na lekcji fajnie się siedzi z telefonem. Też wam kupię takie iPhone'y 14 Pro Max, dobra? A co, będziemy się tam czarować? Wiecie co? Wiecie co, dzieciaczki? Nie będziemy się jakoś specjalnie uczyć. Ja myślę, że ten rok i tak przetrwamy. Bo wiecie, są różne sytuacje w trakcie trwania roku szkolnego, więc nie trzeba się jakoś strasznie uczyć. A na jutro, na zadanie domowe, to nie będę wam nic zadawał. Chyba że ktoś cenik chce tam zrobił, ale i tak nie będę sprawdzał. Okej? Okay? Dobra. To do zobaczenia, dzieciaczki. A jakby komuś się nie chciało jutro przyjść i chciałby mieć wagary, no to niech se pójdzie na wagary. No to nie przyjdźcie jutro, a też będę miał wolne. Nikogo nie będzie, to nie będę musiał mieć lekcji. Ha, to będzie fajnie. To był wszystko żart. Tak naprawdę nauczyciele są super. Przecież nas wszystkiego uczą. Dokładnie. Właśnie tata to nie był takim prawdziwym nauczycielem, takim złym. Tak. Właśnie to jest nasz tata prawdziwy. Tak. Myślimy, że nauczyciele są wszyscy fajni i to był tylko taki żarcik o nauczycielach, prawda? Tak. Jeśli się podobało, to zaskrybujcie i pa! Pa! Dajcie łapkę w górę!